Zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach w Ostrowcu Świętokrzyskim jest bardzo duże. Rodzice muszą czekać czasem nawet 6 miesięcy, aby ich pociecha została przyjęta do takiej placówki. To w zależności, kiedy się zwolni miejsce w danej grupie. Także od 2 miesięcy, czasem nawet i do pół roku rodzice czekają. Natomiast na wrzesień już mamy komplet. Gmina Ostrowiec postanowiła udzielić pomocy 2 niepublicznym żłobkom w mieście i zwiększyć ilość miejsc dla maluchów w placówkach o 15%. Jest to realizacja zadania publicznego w ramach organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski. W liczbach, w cyfrach bezwzględnych wygląda to następująco. Wsparcie dla niepublicznego żłobka Pajacyk 280 500 zł, wsparcie dla niepublicznego żłobka Zielony Krokodyl 93 500. W niepublicznym żłobku Pajacyk 51 maluchów będzie dotowanych przez gminę. W Zielonym Krokodylu ta liczba to 17. Dzięki umowie podpisanej symbolicznie podczas konferencji prasowej przez prezydenta i właścicielki placówek, w Zielonym Krokodylu przybyło 2 dodatkowe dotowane miejsca, a w Pajacyku przybyło ich 12. Gmina dofinansowuje w wysokości 500 zł miesięcznie na jedno miejsce. Placówki dla najmłodszych podejmują wiele starań, aby koszty utrzymania obniżać. W niepublicznym żłobku Pajacyk jest 90 miejsc dla maluchów, z czego 20 jest dotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu Pajacyk pomaga rodzicom. Natomiast żłobek Zielony Krokodyl w ubiegłym roku uczestniczył w programie Maluch 2014. I 20 rodziców otrzymał przez cały rok dofinansowanie w wysokości 176 zł doczesnego, czyli o tyle mniej rodzice płacili przez cały rok. W bieżącym roku również postaramy się przystąpić do tego programu. Jesteśmy w trakcie pisania projektu, także mamy nadzieję, że również wszyscy rodzice zostaną objęci tym programem. Pomagamy 20 osobom, 20 rodzicom z terenu powiatu ostrowieckiego. Praktycznie ci rodzice mają żłobek za darmo przez okres 2 lat. Miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobkach waha się między 350 a 500 zł. Dodatkowo dotacja z gminy. Właścicielki placówek przyznają, że koszty są duże, ale i warunki do spełnienia, jeśli chodzi o opiekę nad maleńkimi dziećmi, także są trudne. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że opieka nad małym dzieckiem to nie jest tak jak w przedszkolu jedna pani, która zajmie się 25 dzieci. To są pampersy, to jest karmienie, to jest naprawdę indywidualne podejście do dziecka. W tej chwili też mamy grupę dzieci do roku czasu, czyli grupę niemowlęcą, jedyną w Ostrowcu, gdzie na 15 dzieci pracują 3 panie i jeszcze jedna dochodzi do opieki w trakcie posiłków i w trakcie przewijań, bo to raczej jest nierealne i usypianie jeszcze dzieci. Liczba osób zatrudnianych w takich placówkach musi być większa niż w przedszkolu, stąd też koszty. Dodatkowo pojawia się temat dzieci niepełnosprawnych w żłobku, które potrzebują szczególnej opieki, a których sprawa jest przez ministerstwo pomijana. W przypadku przedszkola mamy taką sytuację, że jeśli dziecko ma orzeczenie, jeśli jest jakiś problem, to placówka może starać się o większe pieniądze. Natomiast w przypadku żłobków jest to temat po prostu radźcie sobie, tak? No ale nie możemy tego zostawiać tak po prostu, tylko trzeba po prostu działać, bo im wcześniej zaczniemy działać, tym są większe możliwości, że jednak ta dana niepełnosprawność w jakimś stopniu zostanie wyprowadzona. Mamy też fizjoterapeutę, mamy pielęgniarki, mamy lekarza, który co miesiąc bada nasze dzieci, mamy logopedę też, opiekunki dziecięce pracujące, także to jest armia ludzi tak naprawdę. W tym momencie w samym żłobku pracuje około 15 osób. Prezydent Ostrowca obiecał, że taka pomoc będzie kontynuowana również w przyszłym roku.